Ponad 30 par z Polski i z zagranicy wzięło udział w międzynarodowym turnieju tańca towarzyskiego, jaki odbył się w arenie Rafaka z okazji 35-lecia klubu miłośników tańca MacDance, działającego w Raciborskim Centrum Kultury. Turniej o Puchar Prezydenta Raciborza ściągnął tancerzy m.in. z Nysy, Krapkowic i czeskiego Krawarza, jednak największą grupę stanowili lokalni miłośnicy tańca, spotykający się w klubie RCK-u, który od samego początku prowadzi Małgorzata Dziedzic. Ci ludzie dają mi tyle sił do pracy, do życia, że ja bez nich w ogóle siebie nie wyobrażam sobie. Co jest takiego fascynującego w tańcu, że ciągle to panią nakręca? Nie wiem, muzyka, klimaty tych tańców, style, charaktery tańców, bo każdy tańce dzielimy na dwa style, standardowy i latynoamerykański. Każdy z tych dwóch stylów jeszcze ma swoje charaktery, każdy z tych tańców ma swój charakter. Po muzyce, w muzyce jest to widoczne, jest to widoczne w tańcu, także każdy taniec to inna poezja. Kogo klub skupia na co dzień? Jacy to są ludzie? Na parkiecie wszyscy ludzie są równi. Różni są. Przekrój społeczny jest absolutnie ogromny i tu nie jest ważne, kto co robi, jakie ma wykształcenie, jakie stanowisko zajmuje. Absolutnie. Na parkiecie wszyscy są równi. I to nie tylko u nas w Raciborzu, to w całej Polsce, w całej Europie, na całym świecie tak jest. Impreza odbyła się w ramach polsko-czeskiego projektu pod tytułem Międzynarodowy Dialog Taneczny, jaki został dofinansowany z Euroregionu Silesia. W Raciborskim Centrum Kultury w klubie miłośników tańca tańczy już 15 lat i od czasu do czasu jeździmy na turnieje do różnych innych miejscowości, więc myślę, że w Raciborzu jestem mieszkanką Raciborza, więc chciałabym również i tu wziąć udział. Proszę powiedzieć, jak pani do klubu trafiła? Troszeczkę przez przypadek, a troszeczkę z miłości do tańca. Skłoniła mnie koleżanki córka, namówiła na to, żeby wrócić, bo kurs tańca kończyłam jako licealistka. A co jest takiego pięknego w tańcu, proszę powiedzieć? No wszystko. To, że się ruszamy przede wszystkim, to, że się spotykamy, no to, że się bawimy tańcem. Myślę, że międzynarodowy turniej tańca towarzyskiego jest jakby potwierdzeniem tego, że taka forma sztuki jest preferowana nie tylko przez młodzież, bo często to jakby utożsamiamy z młodzieżą, że młodzież kocha tańczyć, ale że jest to coś, co satysfakcjonuje niezależnie od wieku i pokazuje nam to też, że w Raciborzu są bogate tradycje takiego przedsięwzięcia. Ja jestem przekonana, że ten taniec, który dzisiaj zostanie zaprezentowany, rozbudzi kolejne pary i tych, którzy będą zainteresowani taką formą sztuki. Takie turnieje międzynarodowe to nie tylko konkurencje, to nie tylko sport, dla niektórych rekreacja, ale przede wszystkim integracja. No i na to też liczymy, na to, że ożywają nasze domy kultury, obiekty sportowe, a każdy w tej ofercie znajduje coś dla siebie. Zapraszamy wszystkich do Raciborskiego Centrum Kultury, którzy chcą właśnie w taki sposób spędzać popołudnia i wieczory, bo tak trwają zajęcia praktycznie cały tydzień w sali baletowej, czy nazywamy ją także salą kameralną. Jest po prostu, króluje taniec. Są dni tańca towarzyskiego, ale są też dni tańca nowoczesnego, no wobec czego naprawdę nie nudzimy się, bo piękna muzyka temu towarzyszy, także jest bardzo atrakcyjnie, dynamicznie, a pani Małgorzata Dziedzic, która dzisiaj jest sprawczynią tego zamieszania w takim
pozytywnym tego słowa znaczeniu, bo przecież już przez ponad 35 lat prowadzi właśnie taniec towarzyski, bo jest specjalistką, mistrzynią, naprawdę fantastyczną, powiedziałabym, metodyczką, tak, bo już może nie nauczycielką, ale tańca, ale po prostu metodyczką tańca towarzyskiego. Celem projektu pod tytułem Międzynarodowy Dialog Taneczny jest wskazanie podobieństw i wspólnych elementów kultury współczesnej. Poprzez organizację wydarzeń artystycznych organizatorzy mają na celu integrację społeczności, które na co dzień, mieszkając blisko siebie po obu stronach granicy, poprzez bariery językowe nie mają możliwości poznania się. Projekt, w ramach którego odbył się turniej, zakończy się 2 lutego 2013 roku wielkim balem na zamku w Krawarzu.